Czyja opinia jest dla pani najważniejsza? Rodziny. To miała być ta odpowiedź, tak? Że rodziny. Nie, czyja opinia jest dla mnie najważniejsza? Powiem szczerze, że liczę się bardzo z opinią moich bliskich, zwłaszcza, że mój mąż tak, nie dość, że jest osobą, która dobrze mi życzy, tak myślę. Dwa, jest muzykiem, którego bardzo szanuję, bo ma i dużą wiedzę, i dużą świadomość muzyczną, jest bardzo słuchany. I no jakby wiem, że jeżeli coś mi powie, to nie wynika z jakiejś ignorancji, że to nie jest krytyka taka czcza. Więc myślę, że no, mogę powiedzieć, że liczę się bardzo z jego opinią, ale no, jest grono osób, z którymi pracuję, a pracuję z nimi nieprzypadkowo, z których opinią się właśnie też liczę. I wcale to nie jest tak, że zawsze dla mnie najważniejszy jest jakiś rodzaj takiego poklasku, bo inaczej bym się w ogóle nie pytała, tylko robiła swoje. Więc zawsze ja jestem typem wizjonerki, wiem czego chcę, ale opinia osób, które są dla mnie ważne, nie jest, że tak powiem, rzeczą, na którą nie zerkam. Także kochani, klasycznie zostawcie suba, łapeczkę, dzwoneczka, no i wbijajcie. Naprawdę bardzo fajne wywiady, bardzo fajni ludzie. Polecam. Jan Dąbrowski.